Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś poruszymy temat, o który prosicie mnie już od jakiegoś czasu. Widzę również w komentarzach, gdzieś w waszych wiadomościach, że macie problem. Problem z tym, żeby ułożyć sobie konkretne kroki pielęgnacyjne, zarówno w tej porannej pielęgnacji, jak i w wieczornej pielęgnacji. Bardzo często nie wiecie, kiedy nakładamy filtr, albo też czy serum stosujemy po kremie. Jak to powinno wyglądać? Stąd też pomyślałam, że właśnie dobrym rozwiązaniem będzie przygotowanie dla was również, oprócz tego, że opowiem o tym, przygotowanie takich tablic, które będą wam się tutaj wyświetlały, więc róbcie sobie zdjęcia, róbcie sobie, zapisujcie sobie, róbcie sobie screeny, żebyście gdzieś to wszystko mieli. Od razu też muszę zaznaczyć, że to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, że mamy tylko kilka kroków i tak naprawdę tego się trzymamy, bo tutaj wszystko zależy od tego, jaki macie typ skóry, jaki macie tryb życia, ale też ile kosmetyków i jakie kosmetyki stosujecie w swojej pielęgnacji. Im jest ich więcej, to ta pielęgnacja oczywiście jest bardziej rozbudowana i też nie ma tak naprawdę znaczenia, czy są to kosmetyki naturalne, czy są to kosmetyki tradycyjne. Generalnie powinno wyglądać to tak, jak zaraz zobaczycie. Także od razu zabieramy się do roboty, żeby nie przeciągać tego wstępu do dzisiejszego filmu i rozpoczynamy od porannej pielęgnacji. Podstawa porannej pielęgnacji. Kilka prostych kroków i kilka kosmetyków. Zaczynamy od mycia naszej skóry po nocy, czyli usuwamy z niej zabrudzenia, pot, kurz, resztki kosmetyków z wieczornej pielęgnacji, przygotowujemy naszą skórę na przyjęcie porannej pielęgnacji i też przygotowujemy ją tak naprawdę na cały dzień. Czyli właśnie zaczynamy od tego podstawowego oczyszczania, najlepiej jakimś delikatnym produktem myjącym plus wodą. Kolejny krok to jest oczywiście tonizacja. Pamiętajcie o tym, że tonik lub też hydrolat przywracają naturalne pH naszej skórze, więc jeśli zastosujemy wodę i jakąś substancję powierzchniowo czynną, która będzie usuwała zanieczyszczenia z naszej skóry, musimy naszej skórze przywrócić jej naturalne pH i przygotować ją na przyjęcie składników aktywnych z kolejnych kroków pielęgnacyjnych. No i kiedy nasza skóra już jest czysta, stonizowana, sięgamy po krem. Krem pielęgnacyjny na dzień, następnie krem pod oczy i filtr. Filtr jest zawsze ostatnim krokiem w naszej pielęgnacji. Nakładamy go po zakończeniu pielęgnacji, przed wykonaniem makijażu. Poranna pielęgnacja może być również lekko rozbudowana i tutaj wkracza już serum, serum w porannej pielęgnacji. Więc znowu wykonujemy delikatne mycie naszej skóry i oczyszczanie przy pomocy płynu, żelu, pianki lub jakiegoś innego preparatu myjącego z wodą. Drugi krok, tonizacja, czyli znowu wkracza tonik lub też hydrolat. Trzeci krok, nakładamy serum. Serum najlepiej aplikować na jeszcze wilgotną skórę, czyli nie czekamy do tego ostatniego momentu, aż tonik nam się wchłonie, czy też hydrolat nam się wchłonie w naszą skórę, tylko nakładamy serum, czy to jest serum w takiej postaci żelowej, wodnej, olejowej, na jeszcze lekko wilgotną skórę, ale nie na mokrą skórę, bo to też ma znaczenie. Po serum aplikujemy krem na dzień, krem pod oczy i filtr. Także widzicie, mamy podstawową pielęgnację poranną, lekko rozbudowaną pielęgnację poranną, a teraz bardzo rozbudowaną poranną pielęgnację. No i tutaj wkracza już dużo więcej kosmetyków. Zaczynamy znowu od delikatnego mycia naszej skóry. Następnie stosujemy tonik. Po toniku możemy zaaplikować esencję. Po esencji nakładamy serum na twarz. Po serum na twarz aplikujemy serum pod oczy. Następnie wykańczamy pielęgnację kremem pielęgnującym na dzień, kremem pod oczy i filtrem. Jak widzicie, to już jest taka bardzo rozbudowana poranna pielęgnacja dla osób, które, no tak jak wspomniałam na początku dzisiejszego filmu, stosują więcej kosmetyków, chcą mieć bardziej rozbudowaną tą pielęgnację i też nieco inaczej właśnie dbają o skórę, mają więcej czasu, żeby wykonywać taką poranną pielęgnację. I można by było powiedzieć, że zamknęliśmy temat porannej pielęgnacji. Przy okazji odpowiem również na pytanie, które bardzo często się pojawia. Czy mogę zastąpić krem dzienny filtrem, jeśli nie chcę nakładać aż tylu kosmetyków?
Oczywiście, że można. Jeśli filtr posiada substancje pielęgnujące, nawilżające, jakieś odbudowujące, regenerujące, a coraz częściej możemy takie oto preparaty dostać na rynku kosmetycznym, to możecie zrezygnować z kremu na dzień i od razu, na przykład po serum, albo też od razu po tonizacji nałożyć krem z filtrem, a później wykonać makijaż. To już zależy od Was, od tego, ile macie czasu, jak chcecie, żeby była Wasza poranna pielęgnacja rozbudowana lub też nie, jaki macie typ skóry. Oczywiście, im bardziej rozbudowana pielęgnacja albo też preparaty bardziej treściwe, będą one przeznaczone do skór suchych, normalnych, dojrzałych. Wiadomo, przy skórach mieszanych i tłustych im mniej tych kosmetyków lub też im te konsystencje są lżejsze, tym lepiej dla właśnie tego typu skóry. Także pamiętajcie o tym, wybierając sobie kosmetyki do porannej pielęgnacji, że możecie stosować ten podstawowy krok lub też możecie Waszą pielęgnację rozbudować. No to teraz wkraczamy w temat wieczornej pielęgnacji i pewnie większość z Was powie, wieczorna pielęgnacja, no to już jest czas dla mnie, musi być więcej kosmetyków, muszą być inne kosmetyki, mam też więcej czasu i generalnie tak jest. Ale są też takie osoby, które nie mają czasu na to, żeby poświęcać go bardzo dużo wieczorem w łazience. Są często zmęczone, nie chce im się po prostu, więc też ta pielęgnacja wieczorna powinna być tak jakby skondensowana, ale też powinniśmy ją wykonywać w odpowiednich krokach. No i zaczynamy. Taka podstawowa pielęgnacja wieczorna powinna składać się przede wszystkim z demakijażu. I ja zawsze będę Wam polecać dwuetapowy makijaż, przy nim zatrzymamy się jeszcze na koniec filmu, bo też chciałabym poruszyć fajną kwestię, o którą mnie pytacie, ale zakładam, że wieczorna pielęgnacja składa się z dwuetapowego demakijażu, po którym następuje tonizacja, krem na noc i krem pod oczy. I widzicie, cztery kroki tak naprawdę, no można by było powiedzieć pięć, zakładając, że mamy dwuetapowy demakijaż i można sobie skomponować wieczorną pielęgnację. Ale to jest taka podstawowa wieczorna pielęgnacja. No to teraz przejdziemy do tej wieczornej pielęgnacji lekko rozbudowanej. I tutaj znowu zaczynamy od dwuetapowego demakijażu, czyli stosujemy w pierwszym kroku płyn micelarny, następnie w drugim kroku preparat myjący z wodą, kolejny krok tonizacja, znowu wkracza tonik lub hydrolat, następnie mamy serum na twarz, które nakładamy wieczorową porą, krem na noc, krem pod oczy, i można by było powiedzieć, że jest gotowa. I to jest taka lekko rozbudowana wieczorna pielęgnacja. No i teraz ostatni element wieczornej pielęgnacji, tak jak w przypadku porannej, mamy bardzo rozbudowaną wieczorną pielęgnację i tutaj znowu zaczynamy. Dwuetapowy demakijaż, następnie mamy tonizację, po tonizacji mamy serum na twarz, serum pod oczy, krem na noc i gotowe. Możemy oczywiście jeszcze przed serum na twarz nałożyć esencję, którą stosujemy na przykład w porannej pielęgnacji albo też inną esencję, którą posiadamy. Czyli wtedy widzicie, wyglądałoby to w ten sposób, że robimy dwuetapowy demakijaż, tonizacja, esencja, serum na twarz, serum pod oczy, krem na noc, krem pod oczy i gotowe. Teraz już wiecie, jak powinna wyglądać poranna pielęgnacja i wieczorna pielęgnacja. Ale musimy tutaj przejść jeszcze do dodatkowej wieczornej pielęgnacji, czyli takich zabiegów jak na przykład peeling czy też maseczka. Dodatkowa pielęgnacja w wersji 1, czyli takiej, w której stosujemy płyn złuszczający. No właśnie, kiedy nakładamy ten płyn złuszczający, płyny złuszczające stały się coraz bardziej popularne w naszych pielęgnacjach, mogą zastąpić oczywiście peeling enzymatyczny, peeling z drobinkami, naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. O płynach złuszczających porozmawiamy sobie jesienią i wtedy polecę Wam bardzo fajne produkty, ale skupmy się teraz właśnie na tej dodatkowej wieczornej pielęgnacji w wersji 1 z zastosowaniem płynu złuszczającego. Wygląda to tak. Robimy demakijaż, oczywiście znowu w tych dwóch krokach, następnie tonizujemy naszą skórę, a po tonizacji, po toniku, po hydrolacie aplikujemy płyn złuszczający.
Po takim płynie złuszczającym nakładamy serum lub od razu krem, krem pod oczy i gotowe. No dobrze, moi drodzy, ale mamy też taką wersję, w której stosujemy sobie peeling. I zapewne część z Was korzysta z peelingów, czy to enzymatycznych, peelingów kwasowych, albo też peelingów drobnoziarnistych lub gruboziarnistych. No i co robimy? Zaczynamy od dwuetapowego demakijażu, tak powinno to wyglądać. Następnie robimy peeling, peeling, który zmywamy z naszej skóry. Po peelingu warto by było tę skórę stonizować, czyli przywrócić jej naturalne pH i teraz nakładamy maseczkę. Maseczkę niezmywalną. Może to być maska w płacie lub maska taka, która się wchłania w naszą skórę. Kiedy zastosujemy tego typu maskę, wystarczy, że nałożymy po niej serum pod oczy. Oczywiście z tego kroku też możemy zrezygnować. Wtedy nakładam krem pod oczy i tak naprawdę mamy wszystko gotowe. Dlaczego? Czasami bywa tak, że w przypadku maseczki, która jest właśnie kremowa, możemy zrezygnować z nakładania kremu na noc, ale zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Natomiast mamy też taką opcję, że nakładając maseczkę w płacie, mam nadzieję, że ja Wam to dobrze dzisiaj tłumaczę i że Wy mnie dobrze zrozumiecie. Nakładając maskę w płacie, maska w płacie ma oczywiście ten preparat i często kiedy zdejmujemy taką maseczkę z naszej skóry, ten preparat jeszcze na niej pozostaje. Co wtedy warto zrobić? No oczywiście wmasować go w naszą skórę, twarz, szyję, dekoltu. I może ten preparat, taka maska w płacie, już nam zastąpić serum na noc. Więc wtedy ewentualnie, jeśli czujecie taką potrzebę, warto nałożyć jeszcze krem na noc. Jeśli nie ma takiej potrzeby i Wasza skóra już czujecie, że jest dobrze nawilżona, że jest fajna, miękka i tak dalej, możecie zrezygnować z kremu na noc, a zastosować sobie na przykład serum pod oczy lub też zastosować krem pod oczy. Pamiętajcie również o tym, że jeśli zastosujecie serum pod oczy, musicie na nie nałożyć krem. Krem pod oczy. Tak to powinno wyglądać. Ale ja już Wam kiedyś opowiadałam o tym, jak stosować preparaty takie jak serum na twarz czy serum pod oczy i że zawsze warto użyć na nie krem. Krem na twarz lub krem pod oczy. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego tematu, ponieważ chciałabym z Wami omówić też fajne produkty, takie moje top 5, jeśli chodzi o serum pod oczy. Ale to w następnym filmie przechodzimy do kolejnej wersji dodatkowej. I mam tutaj na myśli oczywiście zastosowanie po peelingu maseczki, którą należy zmyć. Są to najczęściej maseczki glinkowe, czasem maseczki kremowe, są to też maseczki algowe. Jak powinna tutaj wyglądać pielęgnacja? Otóż robimy znowu dwuetapowy demakijaż naszej skóry. Po demakijażu wykonujemy peeling, żeby też skórę przygotować na przyjęcie tych substancji aktywnych, z maseczki oczyścić ją, złuścić, pozbyć się tego martwego naskórka. No i teraz po peelingu znowu stosujemy tonik lub hydrolat, następnie nakładamy maseczkę, trzymamy tyle czasu, ile należy i maseczkę zmywamy przy pomocy wody. Po takim zmyciu maseczki znowu przywracamy naturalny pH naszej skóry, czyli powinniśmy tak naprawdę znowu wykonać tonizację, a po tej tonizacji nakładamy preparaty pielęgnujące. I znowu może to być serum na twarz, serum pod oczy, te dwa kroki możecie oczywiście pominąć, ale pamiętajcie, żeby nałożyć krem pod oczy i krem na noc. I ostatnia, tak naprawdę ostatnia wersja pielęgnacji wieczornej i coś, co jest wspaniałym rozwiązaniem dla osób zapracowanych, zmęczonych, takich, które nie chcą wykonywać tych wszystkich kroków wieczornej pielęgnacji, nie mają absolutnie na to czasu. I tutaj wkracza całonocna maska. Rewelacyjne rozwiązanie. I znowu zaczynam dwuetapowy demakijaż naszej skóry. Tonizacja. Na tak przygotowaną skórę aplikujemy całonocną maseczkę. Maseczkę, która ma skondensowaną, dużą ilość tych substancji aktywnych, będzie działała na naszą skórę w nocy. Nie musimy absolutnie nakładać po niej żadnego kremu, nie musimy jej zmywać, nie musimy aplikować serum. Wystarczy nam ta maseczka całonocna, którą zmywam oczywiście w porannej pielęgnacji, no i krem pod oczy.
I tak, moi drodzy, powinny wyglądać te kroki pielęgnacyjne w porannej i wieczornej pielęgnacji. Tutaj zatrzymam się jeszcze przy jednej ważnej kwestii, o której wspomniałam Wam na samym początku, a mianowicie płyn micelarny. O płynach micelarnych wypowiadałam się już w oddzielnym filmie na moim kanale, gdzie polecałam Wam fajne, skuteczne płyny micelarne do różnych typów skóry z różnej półki cenowej. Ale często też pytacie mnie o to, czy ten dwuetapowy demakijaż to jest rzeczywiście coś, co powinniśmy koniecznie wykonywać i czy ten dwuetapowy demakijaż musimy wykonywać w momencie, kiedy na przykład nie nosimy makijażu w ciągu dnia. I moja odpowiedź jest dla Was taka. Dwuetapowy demakijaż to nie jest obowiązek, to nie jest coś, co musicie wykonywać, ale musicie pamiętać o kilku ważnych sprawach. Jeśli w waszej pielęgnacji wieczornej stosujecie płyn micelarny, to micele z naszej skóry należy zmywać. I nawet jeśli w ciągu dnia nie wykonałyście makijażu, nie stosowałyście makijażu o poranku i wydaje Wam się, że skóra jest powiedzmy czysta i wcale nie potrzebuje tego dwuetapowego mycia, jeśli zastosujecie płyn micelarny, który z założenia wiemy, że powinniśmy zmywać, to wtedy musicie wykonać ten drugi krok, czyli umyć jeszcze Waszą skórę, domyć ją przy pomocy wody i jakiegoś preparatu oczyszczającego. Natomiast jeśli nie stosujecie wieczornej pielęgnacji płynu micelarnego, a na przykład stosujecie jakieś mleczka, czy jakieś olejki, czy jakąkolwiek inną metodę, to wtedy wcale nie trzeba wykonywać tego dodatkowego mycia, bo powiedzmy, zakładamy, że Wasza skóra jest czysta. Nie nosiłyście makijażu w ciągu dnia, nakładałyście tylko filtry, jakieś lekkie filtry. Wystarczy, że zmyjecie to, co się zebrało na Waszej skórze, tym takim drugim krokiem z tego dwuetapowego oczyszczania. Czyli jakiś preparat myjący, muszą tam być jakieś substancje powierzchniowo-czynne, muszą być substancje, które oczyszczą Waszą skórę po całym dniu. Może to być pianka, może to być żel, może to być jakieś mleczko czy śmietanka, może to być równie dobrze jakiś olejek. Ale pamiętajcie, że wtedy rezygnujemy z tego płynu micelarnego, którego nie musimy zmywać i ograniczamy tym samym również ten krok samego demakijażu. No troszkę się dzisiaj rozgadałam, ale mam nadzieję, że ten dzisiejszy film pomoże Wam teraz w ułożeniu sobie takiej pielęgnacji. Sprawdźcie, jakie macie kosmetyki, jakie kosmetyki chcecie stosować i w ten sposób, tak jak Wam dzisiaj to przedstawiłam, stosujcie je w Waszej czy to porannej, czy to wieczornej pielęgnacji. Takie kroki będą dla Was najlepszym rozwiązaniem, a stosowanie tych kosmetyków po kolei też będzie miało jakiś sens i będzie wpływało na Waszą skórę. Tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!